No to cześć, w dniu dzisiejszym chciałem Ci pokazać drukarkę Xeroxa Fazera 3260, ale nie jak ona drukuje, tylko jak wymienić bęben światłoczuły, jak już się skończy, czyli jego licznik zostanie przekręcony i drukarka zawoła nie toner, tylko bęben światłoczuły, jest to cały odrębny moduł. Jest to bardzo proste, także chodź do mnie, jeżeli już wyskoczy czerwona dioda, komunikat, wymień bęben światłoczuły, to jest, o ile dobrze kojarzę, chyba inny komunikat, ale generalnie chodzi o moduł obrazowania w tym urządzeniu, tak się fachowo to nazywa. A ja pokażę Ci, jak go zmienić. Bardzo prosta sprawa, nie musisz tego nigdzie targać. Chodź do mnie i już. No dobra, to jeżeli już masz to urządzenie, Fazer 3260 Xerox, bardzo popularna drukarka w ostatnim czasie, ona chyba nie była zbyt droga, ale jest wydajna i szybka. Komunikat. Na czerwono nam świeci, toner jest wymieniony, ale nadal drukarka nie przyjmuje komunikatów. Trzeba wymienić ten bęben światłoczuły. Jest to bardzo proste. Otwieramy klapę. Pierwsze co, to wyciągniemy sobie ten toner, który tam jest w środku. On jest całkowicie nowy. To jest sam toner, tylko i wyłącznie z deweloperem, bez modułu obrazowania. Natomiast jeżeli chodzi o bęben, jest tutaj. I my go mocno szarpiemy. Równo z każdej ze stron. I to jest ten moduł. Jest jeszcze, jak sam zauważyłeś, oryginalny, xeroxowy, no ale niestety już się skończył. Prawdopodobnie on by jeszcze jeden cykl przekręcił, jeżeli byśmy układ zliczający wymienili, ale w tym przypadku pokażę Ci, jak wymienić na nowy. Mam już przygotowany nowy moduł bębna. To jest dokładnie nowy moduł, który odbezpieczymy. Teraz uważając, delikatnie wsuwamy na swoje miejsce, żeby osiadł. Następnie analogicznie do poprzedniej, jak wyciągaliśmy, montujemy toner. To wszystko, co musisz zrobić. Jeżeli będzie wszystko w porządku, dioda skoczy z automatu w status online, czyli będzie świeciła na zielono i zobaczymy test wewnętrzny z drukarki. Wywołamy go w bardzo prosty sposób. Przytrzymując przycisk czerwony przez parę sekund, aż zacznie mrugać dioda i zobaczymy, co nam wydrukuje. Idzie. No i zobacz. Tu mamy test wewnętrzny, wszystko idealnie. Wydruk jest naprawdę bardzo dobrej jakości, zaczernienie i tak dalej. Czyli generalnie jest to bardzo prosta procedura. Nie trzeba nic więcej kasować, poza tym, że wymienisz ten moduł bębna zużyty na nowy. No i to wszystko, co musisz zrobić, drukować dalej. Nigdzie nie trzeba chodzić, żeby specjalistycznie to niby zrobić. Także zrobisz to sam i będziesz cieszył się wydrukiem dalej. Mam nadzieję, że przyda Ci się ta treść. Jeżeli tak, łapka do góry, subskrybuj kanał, bo będę takie treści dodawał codziennie, systematycznie i podeślij dalej, bo po co ktoś ma nosić to urządzenie, żeby wymienić taki moduł. On kosztuje w granicach chyba 100 zł zastępczy, jeżeli by Cię to interesowało, natomiast oryginalny chyba około 230 albo i więcej, nawet nie wiem. Wiem, że zamiennik kosztuje w granicach 100 zł, nie więcej. No i drukujesz dalej. Łapka do góry, dziękuję za Twój czas, no i do jutra.